Jacek Kurski wyleci, dzisiaj wyleci z Banku Światowego. Jacek Kurski około roku temu wyleciał z TVP i wszyscy mówili o po chłopie, po chłopie, już z nim nic nie będzie. A tutaj proszę, Glapiński razem z Morawieckim wysłali go do Nowego Jorku, do Banku Światowego. Żebyście wiedzieli, Bank Światowy to nie jest taki do końca bank, który tam, nie wiem, pożycza pieniądze Kowalskiemu albo Smithowi w Nowym Jorku. Bank Światowy to jest taka instytucja międzynarodowa, która zajmuje się nie tylko pożyczaniem pieniędzy krajom albo potężnym korporacjom, ale także ma wpływ na wiele gospodarek, ma wpływ na inflację. Ja nie wiem, czy Glapiński wie, co to jest inflacja, ale powiedzmy, że wie. Ma też wpływ na to, że budżety banków centralnych, takich jak na przykład NBP, mogą być zasilane przez Bank Światowy. I do takiego Banku Światowego trafiają wybitni fachowcy. Wybitni ekonomiści, znawcy rynku, znawcy świata, potężni przedsiębiorcy, którzy zarządzają, nie wiem, kiedyś był w, w zarządzie tego banku, był szef Kodaka, ileś tam lat temu, co prawda, no, Kodak dzisiaj trochę kiepsko stoi, ale powiedzmy kiedyś, tak, było kilku Polaków, wybitnych ekonomistów w Banku Światowym, i nagle Polska. Znaczy, no nie Polska. Glapiński, Morawiecki wysyłają swojego orła ekonomii, czyli Jacka Kurskiego, największego propagandzistę i hejtera wszechczasów. No, moim zdaniem, Urban to przy nim jest taki, a Goebbels no, mógłby się równać z Kurskim. To takie na jednym poziomie, jeżeli chodzi o propagandę. Dzisiaj Donald Tusk zapowiedział, Jacek Kurski wyleci z Banku Światowego. Nie wiem, jak oni to zrobią, bo tam jest chyba potrzebna. Desygna kontrasygnata albo zgoda NBP-u. Nie interesuje mnie to, jak zrobią. Nie interesuje mnie to, czy dzisiaj zrobią, czy jutro. Najważniejsze dla mnie jest, że zapowiedzieli, że hater, propagandista, gebel z polskiej telewizji publicznej wyleci z tak eksponowanego i z tak ważnego stanowiska. Fajnie by było, gdyby jeszcze Donald Tusk z ministrem sprawiedliwości znaleźli możliwość, żeby ten milion z haczykiem, który jacuś sobie tam zarobił w Nowym Jorku, mu po prostu odebrać. Bo jeżeli wysyłamy klauna na potężnie ważne stanowisko... To powinien on zarabiać jak klaun, a nie jak znany ekonomista, albo fachowiec, albo ekonomista fachowiec. Więc za cenę klauna można mu zostawić tam parę tych dolarów, ale na pewno nie ponad milion złotych. Takie jest moje zdanie. Jakie jest Wasze zdanie? Piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam za to.